Dzisiaj ruszyła akcja dystrybucji maseczek dla seniorów. Aby ją otrzymać, nie trzeba się rejestrować czy zgłaszać. Do każdego seniora, a właściwie do jego skrzynki na listy, dotrze wolontariusz i tam zostawi maseczkę. Paczka włożona do skrzynki zawiera zapakowaną maseczkę, instrukcję obsługi oraz ulotkę z zaleceniami dla seniorów. Do dystrybucji maseczek przystąpiło kilkunastu wolontariuszy, wytypowani pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz pracownicy administracyjni i obsługa szkół. Jak nas informuje Kamil Sznel, akcja dostarczania maseczek do skrzynek potrwa kilka dni, może tydzień. Maseczki przed pierwszym użyciem przynajmniej, a także po każdym użyciu należy prać z użyciem detergentów w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza, po czym należy ją wyprasować gorącym żelazkiem. Należy pamiętać, że maseczka ogranicza ryzyko zainfekowania koronawirusem, ale całkowicie nie chroni przed zachorowaniem. Jej zasadniczym walorem jest to, że osłania usta i nos przed dotykaniem tych okolic dłońmi. Pamiętajcie, po każdym użyciu należy ją niezwłocznie wyprać. W przeciwnym wypadku stanie się magazynem drobnoustrojów. Po zdjęciu maseczki należy dokładnie umyć ręce.